Siemanko, dzisiaj jesteśmy nad brzegiem Włocławskiej Wisły. Tutaj nie bez powodu na tle włocławskiego też mostu, bo przejeżdżam przez niego każdego dnia. Każdego dnia jadąc do pracy, każdego dnia też z pracy wyjeżdżając i wracając do domu. Mniej więcej moje traski rowerowe każdego dnia oscylują od około 8 do 15 km, w zależności czy podróżuję tylko i wyłącznie do pracy, czy po pracy muszę jeszcze się przemieścić w jakieś inne miejsce. Dzisiaj chciałbym Wam też powiedzieć, jakie korzyści płyną z jazdy na rowerze i dlaczego akurat nie jeżdżę samochodem, a wybrałem rower i wybrałem właśnie ten środek transportu. Jednym z powodów, dlaczego właśnie jeżdżę rowerem, a nie podróżuję autem, jest taki, że po prostu auta aktualnie nie posiadam i jeszcze nigdy nie posiadałem, bo zawsze przemieszczałem i transportowałem się w różne miejsca rowerami. Do tej pory udało mi się uzbierać kolekcję około 3-4 rowerów. Sprawa pierwsza to wolność i swoboda. Jazda na rowerze daje Ci poczucie niezależności i swobody, a także ciekawej przygody, którą możesz doznawać każdego dnia, za każdym razem, kiedy tak naprawdę na rower wsiadasz. Możesz wybrać trasę według własnego uznania, omijając korki, unikając zatłoczonych ulic. Niezależnie od tego, czy jest to dojazd do pracy, szkoły, czy zwyczajna przejażdżka, rower pozwoli Ci kontrolować swoje tempo i cieszyć się podróżą bez presji czasu. Jeżdżąc tak od 5 powiedzmy do 10 km dziennie, możecie wtedy w miesiącu robić nawet około 300 km, co Wam daje w roku ponad 3600 km, więc to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o taką rekreacyjną jazdę, a tak naprawdę dojeżdżacie tylko do szkoły, pracy, czy gdziekolwiek byście nie chcieli tak naprawdę wykorzystać ten rower i dojeżdżać nim. Jazda na rowerze to doskonałe ćwiczenie aerobowe, które pozwala zaangażować całe ciało do ruchu. Regularna jazda na rowerze wzmacnia mięśnie, poprawia wydolność oddechową i układ sercowo-naczyniowy. To również skuteczny sposób na spalanie kalorii i utrzymanie zdrowej wagi. Nie tylko dbasz o swoje zdrowie, ale także poprawiasz ogólną kondycję fizyczną. Sprawa trzecia to odkrywanie nowych miejsc. Rower daje większą swobodę poruszania się i pozwala odkrywać nowe miejsca w sposób bliższy i bardziej bezpośredni niż samochód. Można eksplorować ukryte ścieżki, ścieżki rowerowe, parki i tereny zielone, które mogą być niedostępne dla samochodów. Można zatrzymać się w dowolnym momencie, aby podziwiać piękno natury, zrobić zdjęcie czy odpocząć. Rower może również być doskonałym środkiem transportu wakacyjnego, umożliwiając odkrywanie nowych miejsc i kultur w wolniejszym tempie, co pozwala na lepsze zanurzenie się w otoczenie i lepsze zrozumienie lokalnej społeczności. Dodatkowo jazda na rowerze może być również formą rekreacji i relaksu. Jeżdżenie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w grupowych przejażdżkach rowerowych lub po prostu cichy czas spędzony sam na sam z naturą może przynieść satysfakcję i odprężenie. Rower może być również środkiem transportu, który ingeruje ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną. Sprawa czwarta to zrównoważone i ekologiczne podejście. Jeżdżenie na rowerze to aktywny sposób na ochronę środowiska. Rower nie emituje spalin, nie powoduje zanieczyszczeń powietrza i nie przyczynia się do zmian klimatycznych. Wybierając rower zamiast samochodu, podejmuje świadomą decyzję, która wpłynie pozytywnie na naszą planetę. To mały gest, który może mieć ogromny wpływ na przyszłe pokolenia. Rower to doskonały środek transportu, dzięki któremu możemy po prostu oszczędniej dojeżdżać do pracy. Czasami napotkacie też przeszkody na swojej drodze, ale wtedy wystarczy wziąć rower pod pachę i przejść kilka kroków pieszo. I ostatnia, najważniejsza zaleta jazdy na rowerze to jest przede wszystkim radość i przyjemność z jazdy. Tym samym bardzo dobra zabawa, którą mogę polecić tak naprawdę każdemu, który chciałby spróbować jazdy na rowerze i taką aktywność też wdrożyć do swojego życia. Podsumowując, wybranie roweru jako środka transportu ma wiele zalet. Oprócz korzyści zdrowotnych, ochrony środowiska, oszczędności finansowych i unikania korków, rower dostarcza także wiele satysfakcji, przyjemności i możliwości odkrywania nowych miejsc. Poprawy jednostki, poprawy jeżdżenie rowerem może przyczynić się do poprawy jakości życia dla jednostki, jak i dla społeczeństwa jako całości.
Zachęcam Was bardzo gorąco do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka. A jeżeli chcielibyście, żebym szerzej opowiedział i bardziej konkretnie o danym modelu właśnie tego roweru oraz o innych rowerach, które posiadam, to napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam powodzenia na Waszej sportowej drodze życia.